Cześć, Łukasz Cebula, drużyna Korg Eagles. Dzisiaj graliśmy z Midaza Rebels. Pierwsza runda Pucharu CBSL Shield. Wygrana nasza, więc cieszy. Zwycięstwo 2-1. Bramki strzelili Grzesiu Sienicki. Piękny gol z dystansu i Tomek Bajkowski uderzył w krótki róg. Piłka po zamieszaniu wpadła do bramki. Kiedy następny mecz? Następny mecz, no najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Nie wiemy jeszcze, czy będziemy grali tutaj u siebie w Szambali, czy na wyjeździe, ale niedługo na stronie ligi pojawi się terminarz, więc będziemy coś więcej wiedzieć. Okej, okay, wiadomo już, z kim będziecie grać? No nie wiemy właśnie. Nie wiemy, kto jest. Wiemy, jaką mamy grupę, ale nie wiemy, kto będzie naszym przeciwnikiem. W grupie mamy jeszcze drużynę QC Data i Hilly Solicitors, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, obie drużyny występują w Premier Division Ligi CBSL Shield, ale nie jestem tego pewny. Dzisiaj chyba po 18 będzie terminarz, będzie więcej wiadomo. Jakie plany na ten sezon? Czy plany zawsze ambitne? Wiadomo, gramy, cieszymy się grą, bo ma nam to sprawiać przyjemność, ale no, mierzymy w najwyższe cele, czyli zwycięstwo i w rozgrywkach, i w pucharach. Nie można grać o środek tabeli. No i będzie dobrze. Czego wam życzyć? Szczęścia, przede wszystkim szczęścia i zdrowia na boisku i żeby nasza drużyna była jednym wielkim zgranym kolektywem i żeby godnie reprezentowała Polonię tu w Irlandii. I przede wszystkim zapraszamy kibiców. No dokładnie, zapraszamy wszystkich kibiców, młodych, mamy, tatuściów, wszystkich to, co lubią sport. Póki jeszcze ładna pogoda, to zapraszamy tutaj do Szambali na nasze boisko drużyny Hibernia na FC, dokładnie. Adresu niestety nie znam, nie mogę powiedzieć, ale wszystkich zapraszamy. Umieścimy mapę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.